A u nas w studiu pan Wojciech Oleszczak, czyli Marek Fis, dla tych, którzy wchodzą na YouTube'a na przykład, czyli osoba, która tę karierę również w Niemczech robi, zrobiła. Mhm. Tak, znaczy robi pan cały czas, prawda? No dzień dobry. No, dzień dobry. Wie pan, najpierw przepraszam, że może z moją gramatyką nie będzie tak perfekt, ale ja miałem 4 lata, jak wyjechałem z Polski, ale... No, jest matka, nieźle. Jest nieźle? Jest dobrze, tak. Okej, no to się mnie cieszy. No nie wiem, gwiazda, nie wiem. Bo dla mnie dzisiaj jakoś za szybko się robi człowieka gwiazdę. Ktoś pokaże piersi, jest gwiazdą, ktoś, nie wiem, był żoną. W Niemczech jest taki Boris Becker, nie? Tenisista i się już dostaje własny program. Także, no nie wiem, skoro... Może pan jestem... mówi o sobie, że jestem komikiem, a nie kabareciarzem, tak? Bo zaraz jeszcze naszym widzom pokażemy, może nam się uda, fragmenty pana występów. Mm. Tak. I proszę powiedzieć, jaka jest różnica między komikiem a kabareciarzem w pana wydaniu? Jak pani mówiła, ja występuję jako Marek Fis, to jest pseudonim i to jest postać przeze mnie stworzona z doświadczeń, które... O, właśnie widzimy tę postać teraz. Tak, no, mam nadzieję, że moje babcia nie widzi. A dlaczego? Nie, żartuję. Zaraz się o to... Nie, ale to bardzo ciekawe. A dlaczego babcia nie powinna tego oglądać? Babcia nie rozumie. Są dość ostre dowcipy i... No nie wiem. Nie, ja się... Babcia mnie kocha, ja ją kocham, także wszystko okej. Okay. Ale to wyjaśnijmy od razu, bo rzeczywiście jest tak, że to, co pan robi, no może się wielu osobom nie spodobać jednak w Polsce. Oczywiście, tak. Już to doświadczyłem, że były jakieś groźby, że chcieli mnie zamordować i tak dalej. To jest niemiłe, bo to jest... Tylko komedii, co ja robię. Nie bierzmy tego na serio. Bierzmy to na serio. Jakiś polski poseł mówi, że trzeba homoseksualistów pałami gonić. Tak? To jest dla mnie. Tu się trzeba zastanawiać. A ja jestem komikiem, który przez moją postać, przez moje doświadczenia w Niemczech opowiada o tym, jak to nie jest łatwo i nie było łatwo dla Polaków. Ale pan, to co pan robi, wyjaśnił, bo to widzowie widzieli w fragmencik pana występu, znaczy pan gra na stereotypie, takim negatywnym stereotypie Polaka w Niemczech. Ja gram, tak, bo wie pan, ja wychowałem się w Niemczech i były niemiłe doświadczenia po prostu jako Polak i to opowiadam o tym, jak krzywe, pokazuję Niemcom krzywe zwierciadło, przez które oni nas widzą, bo wizerunek Polaka nie jest jeszcze pozytywny. A ja jestem ciekawa, jak pan doszedł do tego, to co pan powiedział, ta różnica między komikiem a kabaryciarzem. Tak. Jak pan doszedł do tego, że właśnie z tego Niemcy się będą śmieli, że z tego takiego przerysowanego wizerunku Polaka Niemcy się będą śmieli? Bo wie pani, była pod koniec lat 90. w Niemczech taka fala polskich dowcipów. Jest taki prezenter Harald Schmidt i on robił takie, dosyć no, niesmaczne ten dowcipy. Pan słynny, który powiedział, że jedźcie do Polski, tam już są wasze tak, samochody. Tak, właśnie, ale z tymi samochodami to już jest też nudne. Mam chyba tylko jeden dowcip po tych samochodach. No i tak po prostu pomyślałem, aha, okej, dlaczego nie wejść na scenę i pokazać, że Polak też potrafi, nie? I że, czyli pan w ten sposób pokazuje, że ma dystans do siebie i do Polaków? Nie, nie mam dystans. Ja się czuję jako Polak i to zawsze podkreślam, chociażby przez tą koszulkę. Także nie mam żadnego dystansu do Polski. Nie, czy... ja nawet tak pozytywnie chciałam powiedzieć, że to jest taki dystans, że potrafimy się też z siebie śmiać. Tak, śmiejmy się z siebie. Jest w Niemczech też Turek, który się śmieje z Turków, jest Murzyn, który się śmieje z Murzynów. Jezu, my musimy też brać to trochę na luz. Nie tak zawzięto. Czyli następnym razem, żeby prezydent Kaczyński miał pretensje, jak go nazwą kartoflem w prasie. No, żeby się nie rozchorował przede wszystkim. No są jakieś granice, ale polityka to też, jak się idzie w politykę, to trzeba się z tym liczyć, że będzie się obiektem satyryków, prawda? Politycy nie są chronieni niczym. Z polityką można się nabijać absolutnie, ile się chce. Ale Niemcy mają Merkel, a więc to się jakoś wyrównuje. Dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów dalej. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. W Niemczech.